Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w drugiej części filmu o tym zestawie z magicznym lasem i domkiem na drzewie. Dzisiaj wszystko rozpakujemy, zbudujemy i pokażemy Wam wszystkie funkcje tego zestawu. Najpierw musimy zrobić i ozdobić chorągiewki, które zawiesimy nad tym właśnie domkiem w konarze drzewa. Chorągiewki przyczepiamy do tego sznurka, do nitki. Tak robimy ze wszystkimi chorągiewkami i zawieszamy. Tak wygląda gotowa ozdoba. Na drzwiach też przyklejamy naklejkę. Jak widzimy, w środku mieszkają dwa małe lisy. Nad drzwiami mamy dach. A u góry przyczepiamy, wciskamy dwa drzewa. I tu mamy taki koszyk, który służy do transportowania rzeczy w górę, do właśnie hamaków, do domku na drzewie. Taki specjalny mechanizm. I ozdabiamy dalej zestaw. Tutaj mamy skrzynkę na listy. Mamy jeszcze mały balkon. No i teraz najważniejsza rzecz, hamaki. Dwa hamaki, jeden nad drugim. Tutaj mamy jeszcze płotek. Dobrze, teraz zajmiemy się dolną częścią. Po lewej i po prawej. I tutaj dajemy takie szyldy i drogowskazy. Z drugiej strony też mamy taki drogowskaz albo szyld. I kolejny szyld. I na koniec kolejne chorągiewki. Chociaż wydaje mi się, że ten sznurek jest troszeczkę za krótki. Mam nadzieję, że nie pęknie. Dobra, udało się, wisi i nie pękł. Możemy ładnie porozsuwać te chorągiewki, żeby ładnie wyglądały. I teraz będziemy jeszcze dekorować ten domek. Tutaj mamy jedną laleczkę mini czuczu. Każda z nich ma swoją osobowość. I to jest właśnie jedna z tych laleczek. Każda z nich jest inna, ma inne zdolności. Tutaj mamy jeszcze kilka grzybów. Możemy je tutaj w ogrodzie postawić. Są takie grzybki małe i duże, muchomorki. I mamy jeszcze kilku przyjaciół. Mamy małego lisa, małą sówkę. I jeszcze jeden grzybek. I jeszcze Wam pokażemy cały ten domek na drzewie od góry do dołu. Tutaj mamy korony drzew, mamy skrzynkę na listy, dwa hamaki, niebieski i różowy, ten mechanizm do wciągania rzeczy na drugie piętro. Tak to funkcjonuje, bardzo prosty sposób. Tutaj mamy taras i na dole mamy wejście do domku na pierwszym piętrze. Tak to wygląda.
i mamy jedną laleczkę mini czuczu. Nazywa się Livy, z tego co dobrze pamiętam. Teraz obróciłam ten domek i wiem, że jeszcze nie pokazałam Wam funkcji tego zestawu, bo ten zestaw świeci i wydaje dźwięki. Tutaj wciskamy ten żółty kwiatek i domek wydaje dźwięki. Tak jak słyszycie. Wciśniemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy będzie coś innego. Tak, jest inny dźwięk. Spróbujemy jeszcze raz. I to było już to samo, czyli mamy takie odgłosy wiatru i ptaki. I śpiew ptaków. Czyli dwa dźwięki ten zestaw wydaje. I jeszcze sprawdzimy, czy świeci. Zastanawiam się, skąd to światło będzie się wydobywało. Zaraz sprawdzę w instrukcji. I okazało się, że z tej strony światło ma się pokazać. Wciskam jeszcze raz ten żółty kwiatek u góry. I zobaczcie. Zapaliła się lampka w środku domku, w środku konaru. I światło pali się tylko podczas tego śpiewu ptaków. Zobaczcie. I raz ono jest różowe, raz białe, tak się mieni. Światło właśnie zmienia kolory. Jeszcze takie trochę było zielone, jak widzieliście. Chociaż bardzo słabiutko świeci. Ale ogólnie cały zestaw bardzo mi się podoba. Podobają mi się kolory, właśnie są takie wyraziste. I też podobają mi się mieszkańcy tego domku na drzewie. Napiszcie mi, czy bardziej Wam się podoba sówka czy lisek, a może wolicie w ogóle inne zwierzęta. Napiszcie mi to w komentarzach. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie nam kciuki w górę i do zobaczenia.